Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Słowa te trafnie oddają dwie ważne prawdy. Po pierwsze, głos z przeszłości milknie, chór świadków naocznych maleje. Po drugie, fakt ten powinien pobudzać kolejne pokolenia do wypytywania tych, którzy jeszcze pozostali i nadal mogą składać świadectwo. Kontakt z naocznymi świadkami ma szczególny wymiar. Rozmowa z nimi stanowi formę osobistego zetknięcia się z historią, podobnie jak w przypadku zwiedzania miejsc pamięci. Rozmowa z nimi daje wgląd w ich doświadczenia, spostrzeżenia, uczucia oraz motywy postępowania. A to bardzo może nam pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki naszej historii i co najważniejsze, wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Za kilka lat będzie już za późno na historię mówioną o tamtym doświadczeniu. Coraz mniejsza jest liczba głosów tych, którzy mogliby zdać nam autentyczną relację z tamtego okresu. Dopiero gdy patrzymy świadkom naocznym w twarz, gdy z niej czytamy i na podstawie mimiki próbujemy odgadnąć, jakie uczucia powstały w ich najskrytszych zakamarkach serca. A kiedy opowiadają nam o swoich przeżyciach, uświadamiamy sobie, co dla nich oznaczały strach, głód, ból, śmierć, nadzieja, zaufanie, odwaga. Taka forma szkolenia zbliża się do końca. Jakie to więc ważne, aby naoczni świadkowie tamtych wydarzeń opowiedzieli nam to, co jeszcze pamiętają, ocalając tym samym cząstkę wspomnień od zapomnienia. Film ten dedykuję wszystkim, którzy kochają Boga Jehowę i chcą przeżyć wielki ucisk, który wkrótce się rozpocznie. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. Henryk Dornik. Część trzecia. Jak pokochałem Boga Jehowę. W momencie, kiedy wróciłeś z obozu do domu i następnego dnia... Nie wiedziałem, czy ja wracam do domu. Mhm. Bo nie wiedziałem, czy żyją. Mhm. Ja wracałem, nie wiedziałem, czy ojciec żyje, czy matka żyje, czy brat mój żyje, czy siostry. Żyją. Ja w takim wielkim napięciu wracałem, a wszyscy byli w domu, choć już byłem spisany na straty, bo naoczny świadek przyszedł do moich rodziców powiedzieć, że był naocznym świadkiem mojej śmierci. Wspomnienia. Powrót do domu. Był naocznym świadkiem mojej śmierci. W tym transporcie. Mhm. 10-dniowym. Mhm. No i mama już opłakała mnie. Wszyscy się zgodzili, smucili się, no ale mama mówi, a jednak tylko jedna strata.
a inne matki utraciły wszystkich synów i dzieci potraciły. A teraz jak ja się dostałem do Lipska na ten obóz, wiesz, taki zbiorowy do wyjazdu do Polski, to przyjechał taki kurier i powiedział, że o ile ktoś chce napisać list do rodziny, do krewnych, to może napisać i on zabiera, bo poczta nie funkcjonowała. Ja napisałem szybko list do rodziców, nie, do mamy, do matki mojej, że jestem w Lipsku, że przeżyłem, że żyję, że wracam do kraju, że niedługo się zobaczymy, ale ja nie wiedziałem, czy ja piszę rzeczywiście do żywych, prawda, czy matka żyje. I podobnie oni nie wiedzieli. I oni nie wiedzieli. List doszedł, nie? I matka, wiesz, to tak jak Jakub, jak Józef, prawda, już był opłakany, prawda? A Jakub się dowiedział, że jednak Józef żyje. Już mówi, to już więcej mu nie trzeba było. Nie? I mama też mówi, to jednak umarli, piszą listy, żyją. Nie? To była wielka radość, wiesz. Ale ja nie wiedziałem, że oni żyją. Oni wiedzieli, że ja żyję. No, to była radość nie do opisania, wiesz, nie da się tego. I przychodzisz do domu i co? No więc, wiesz, ale ja już wiedziałem, że żyją, bo jak szedłem tą ścieżką, jak teraz był nadzorca okręgu u nas na obsłudze, to mówi, słuchaj, Heniu, musisz mnie zawieźć tam, gdzie szedłeś z dworca do domu. Kto jest nadzorcą okręgu? Czochra Bernard. Mhm. No i pojechaliśmy, ja mówię, ale tu musisz samochód dostawić, bo idziemy. I trudno było przebrnąć, tam drzewa powalone, a myśmy szli tą ścieżką. Bieda szyby tam kopią, teraz ludzie węgiel kopią tam sami. I doprowadziłem go do tych domów, ja mówię, ale teraz opracujemy od domu do domu te dwa budynki, gdzie się urodziłem, gdzie wracałem. Mhm. Czyli to jest gdzieś tutaj w pobliżu, bo znajdujemy się dzisiaj w Rudzie tak, Śląskiej, niedaleko. W twoim rodzinnym domu. No i tam wróciłem, ale jak szedłem tą ulicą Achtelika, to orszak kobiet szedł do kościoła, nie? I oni teraz widzą mnie, poznają mnie, nie? No i mówi, a tam już mama na ciebie czeka, nie? No to wiedziałem, że mama żyje, a wszyscy już są w domu, ojciec i siostry twoje i brat. A ja ci mówię, wszystko pękło we mnie, wewnątrz. Nie mogłem mówić nic. Ja mówię, no to tak, Jakub mówił, to mój syn żyje, Józef. No, to się ucieszył. No, to było coś wspaniałego, wiesz, przeżycie takie. Coś wspaniałego było. No, a radość mojej mamy była ogromna. A mama najwięcej przeżyła, bo jej zabrano dzieci, nie? A matka, wiesz, przeżywa to na swój sposób, tego my jako mężczyźni nie możemy odczuć ani określić. No ale Jehowa nas wynagrodził za to wszystko, a mnie szczególnie wynagrodził przywilejami służby pełnoczasowej, którą się mogłem cieszyć i w domu Betel 18 lat prawie. No cóż jeszcze więcej mogę pragnąć, nie?
Wspomnienia. Służba pionierska. Ale ta twoja miłość do Jehowy jest widoczna w tym, co zrobiłeś w kolejnych dniach. Bo można tutaj przeczytać, że co prawda nie odzyskałem jeszcze w pełni zdrowia i sił, niemniej codziennie głoszenie prawd biblijnych pokrzepiało mnie i sprawiało mi wielką radość. Pracowaliśmy od rana do wieczora, często po 10 godzin dziennie. Ja ci mówię, jako pionier specjalny miałem kwantum 200 godzin, nie? Wtedy. Czyli byłeś zaraz pionierem. Wyobraź sobie, tak, tak. Wyobraź sobie dzisiaj pionierzy, ile to mają kwantum, jest bardzo granica obniżona, nie bardzo. Ale ja nie liczyłem tych godzin, bo jak od rana do wieczora zapotrzebowanie, popyt był ogromny, ludzie. Ludzie nie wiedzieli nawet, co to jest świadek Jehowy, nie? Jehowa, nie? Takie, wiesz, takie kursowały tam kocia wiara, tam to nowa wiara, ale to trzeba było ludziom wszystko tak od podstaw tłumaczyć. Nie? I tym rowerem? A słuchaj, więc to jest misjonarski rower. W 1945 roku tutaj siostra niedaleko mieszkająca się dowiedziała, że ja wyruszam w teren daleki, na ziemię odzyskane, tak żeśmy to mówili, nie? Dolny Śląsk, ziemię odzyskane. Tam będę. Opole, Prudnik i tak dalej. To mówi, ma nowy rower, jest w sypialni, tam był, rozumiesz, niemiecki rower, bardzo dobry, nieużywany, i ona mi go sprezentowała. Ja w Betel go miałem, nie? I on tu jest, ja go mam w piwnicy, bo brat Tomaszewski mówi, Heniu, zamień się, ja ci dam mój nowy rower, a ten, ja mówię, nie, to jest misjonarski. A to zdjęcie, kogo tak tutaj na nim? I to jest, słuchaj, wiesz gdzie? W Bezchlebiu, to jest za Gliwicami, takie tereny, tam myśmy opracowywali po wojnie. I to jest taka grupa, tu jest mój ojciec, tu są moje siostry, ja tu gram na gitarze. Także to, ten mój rower to zasłużony jest, wiesz. Pamiętasz, w jakich okolicznościach było zrobione to zdjęcie? No po pracy w Bezchlebiu, żeśmy pracowali, tam żeśmy się kąpali, bo tam są takie doły. Czyli po służbie? Po służbie, tak, tak, po służbie. Czy masz takie przeświadczenie, że właśnie odwdzięczyć Jehowie się można za to, co zrobił dla nas właśnie poprzez naturalnie, więc, ale służbę? To, słuchaj, służba jeszcze ci daje więcej zapłaty, bo radość ze służenia jest siłą, daje ci siły, nie? Słuchaj, jako pionier specjalny na terenach Dolnego Śląska, to ja byłem sam, ja nie miałem drugiej osoby, a kwaterę miałem u obcych ludzi. Z Gliwic, bo tam byłem sługą zboru, to bracia mi zawsze dawali tam mąkę, kaszę, rozumiesz, całą walizkę, ja sobie sam gotowałem, a takie prymitywne jedzenie było, nie? Pieczywo sobie kupowałem i to było, a ja byłem szczęśliwy. Wspomnienia. Oskarżany i aresztowany przez komunistów. Bo pod mnie aresztowali za odmówienie służby wojskowej. Byłem pierwszy, który, rozumiesz, wojsko nie wiedziało, co to jest świadek Jehowy. Do wojska nie chce ktoś iść, prawda? Także byłem takim pierwszym eksponatem, wiesz, doświadczalnym. No i dostałem 2 lata tylko dlatego, że byłem w obozie. To oni mi tylko dali 2 lata, tak jak służba była wojskowa, bo miałem z 3 artykułów, byłem sądzony, lekceważenie władz, bo ja te wszystkie, wiesz, powołania do rejestracji nie szedłem, prawda? Ja uważałem, że diabelskie władze, nie? My nie podlegamy takim władzom, bo Rzymian 13 rozdział to jest Jehowa Jezus Chrystus, władze zwierzchnie. A więc wszystkie zawiadomienia, nigdy się nie stawiałem. Oni mnie szukali, bo ja byłem w terenie, także się nie stawiałem nigdy. Z ulicy mnie zabrali kiedyś, no ale potem mnie puścili na rozprawy w Wrocławiu, w 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty, na terenie Koszar mnie sądzili. Tam zrobili pokazowy sąd.
A ja byłem zadowolony, że mogłem. Cała jednostka wojskowa, tam wszyscy musieli obserwować, jak mnie sądzili. Ale ci żołnierze to bardzo byli zachwyceni moją postawą i mnie prowadzili do więzienia na Klęczkowskiej w Wrocławiu. I to były jakie lata? To był rok 48, styczeń, 9. Wyszedłem w 50. Tak, a w 51 roku już byłem znów w szponach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. I o co oni się wtedy podejrzewali? Że jestem szpiegiem amerykańskim. Mój szef był rezydentem amerykańskim i on zmontował ogromną szajkę szpiegowską wojskową. Było 250 oficerów sądzonych potem. I on tutaj firmę założył, tak? A on pod płaszczykiem zawodowej służby, jako główny księgowy, ja byłem jego zastępcą. To był mój szef. I on był dowódcą AK kiedyś, nie? W czasie wojny. Zdolny człowiek. I on, jak widział, że już komuniści są na tropie tej szajki, wyjechał za granicę, bo na granicy miał swoich, rozumiesz, oficerów, nie? I oni mnie chcieli zwerbować, ci wiesz, szpiedzy, zwerbować do tej szajki szpiegowskiej, bo ja pracowałem razem z nimi. No, ale zlecił to swojemu szwagrowi, który był moim podwładnym. Marszałek Wiktor. Jego potem też powiesili. Czterech takich współpracowników powiesili za to właśnie udział w tej wielkiej, bo to była wielka. W telewizji tydzień czasu leciała sprawa. W telewizji. Publicznie. Ale mam te gazety jeszcze, kiedyś i pokażę. I pamiętasz ten szczegół, co znaleźli przy tobie? Chodzi o tą kalkę? Tak. U mnie znaleźli kalkę techniczną, a na tej kalce technicznej miałem napisaną pieśń, której się uczyłem. Pielęgnowanie daru miłości. Jehowa w wielkiej dobroci swej, swym wiernym sługą jako zbroję. Wiele potrzebnych darów dał, by każdy w służbie jego trwał i tak dalej, wiesz? I tak, śpiewałem tak. I o co oni się podejrzewali? I oni uważali, że to jest jakiś szyfr szpiegowski. Poddali ten moją kalkę jakiś tam laboratoryjnych, wiesz, badania, co tam się może znaleźć. Ja w duchu się śmiałem, nie? Ja mówię, bardzo dobrze, że ich to tak bardzo zainteresowało, ale ja miałem możliwość całą tą pieśń zaśpiewać. Tak. No to śpiewaj, nie? O ile to jest pieśń, to śpiewaj. No i ja śpiewałem tą pieśń. Przy nich? Przy nich, naturalnie. No, pochwalili mi, ładnie śpiewasz, mówi. Ale to, mówi, tutaj jest, coś się za tym kryje, nie? No i ja się śmiałem z tego. No to ta pieśń kończy się słowami. Już w małych rzeczach widać to, że dobre czyny cieszą nas. Pielęgnuj więc miłości dar, naśladuj Boga w każdy czas. Tak, ale tu jest jedna zwrotka, wiesz, o szukaniu owiec, nie? Mhm. Więc tu jest takie słowa, że nie wystarczy tylko... Nie starczy tylko starać się byś drugą owcę nową miał. Lecz całym sercem musisz dbać, by ona w naszym szczęściu miała dział. Ja to śpiewałem, nie? Bo ja to znałem na pamięć, bo się uczyłem. Ja tą kalkę w pociągu, jak jeździłem do Katowic, uczyłem się, nie? W pociągu. I oni myśleli, że w tych słowach coś jest. I oni uważali, że to jest szyfr. Ja im to zaśpiewałem, no wszystko fajnie było, ale jako szpieg mnie traktowali i oni mieli cały szczyt, ale widzisz, ja ci opowiadałem, nie jak żona potem, nie opowiadałem ci tego, bo słuchaj, ja nie miałem szans wyjść z tej sprawy. No właśnie. Ja nie miałem szans, żadnych, bo oni mnie